Wiesz, że to były moje urodziny? Zaplotła sobie dla mnie dwa warkoczyki. Wyglądała najpiękniej na świecie. Wiesz o tym. Czekałem. Przecież zawsze jest jakaś nadzieja. Prawda, że podobna do Joanny? Ma na imię Agnieszka. To aktorka. Nie dziw się. Joanna cię kochała. Od początku do końca. Zabawiłem się tobą. Zagrałem. Teraz i ty, i ty, ja straciliśmy coś, co jest najważniejsze na świecie. I ty, i ja. Myślę, że teraz jesteśmy tacy sami. Tacy sami, Tomku. No nie kręć mnie, no! Tomek! Co możesz powiedzieć o nowej fasadzie Teatru Kapitol? No ale ja nie jestem kompetentny. W tej kwestii może się wypowiedzieć tylko i wyłącznie świeżo upieczona pani inżynier Joanna Kara! Ta-da! No weź! Tomek, zobacz! Tomek, chodź tu! Tomeczku, ja zmieniłam zdanie. Najpierw idźmy do Filharmonii odebrać bilety. Później pojedziemy, albo nie. Dobra, najpierw idźmy na imprezę, zobaczyć, jak tam się w ogóle wszystko dzieje. Albo idźmy do kina, proszę cię, bo teraz jest w ogóle... Jeszcze zdążymy na... Dobrze, kochanie, poczekaj. No. Ustalmy fakty, dobrze? No. Jesteś zmienna jak sygnalizacja świetlna. Najpierw chciałaś iść do kawiarni, to poszliśmy do kawiarni. Ale potem chciałaś iść do Filharmonii, to poszliśmy do Filharmonii. Z Filharmonii zmieniłaś zdanie, powiedziałaś, że chcesz karmić łabędzie. No to przyszliśmy karmić łabędzie. Ale kochanie, kocham cię i pójdziemy tam, gdzie będziesz chciała.